Co zachwalicie, a europejskiego nie znacie. Powstali zaledwie 8 miesięcy temu, a już zatrzęśli branżą AI, są wyceniani na ponad 2 miliardy dolarów, wypuścili sztuczną inteligencję, która może konkurować z czatem GPT, ale o ich sile świadczy zupełnie coś innego. Poznajcie tajemniczy francuski startup Mistral AI, który niespodziewanie doprowadził do kryzysu prac nad regulacją sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej i który ma ambicje zagrozić pozycji OpenAI, a być może nawet Google. Czyli dziś opowiemy Państwu o tym, jak niewielkie europejskie startupy zdobyły mocne polityczne plecy, o tym, jak Lidl i Kaufland inwestują w AI i o tym, jak Europa stara się wyhodować czempiony nowej rewolucji technologicznej. W podcaście Tech Story witają Sylwia Czubkowska. Oraz Joanna Sosnowska, redaktor prowadzący projekt Jutronału w Gazecie Wyborczej. Tech -story. Sylwia Czubkowska. Joanna Sosnowska. O ludziach i technologiach historie. Jednak zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjnie mamy do Was ogromną prośbę. Jeśli cenicie nasz podcast, to zasubskrybujcie go, ocencie, yy, napiszcie jakiś komentarz. Każda z tych czynności to jasny sygnał dla algorytmów platform społecznościowych i podcastowych, że nasz podcast jest wartościowy i że warto go polecać nowym słuchaczom. A w dzisiejszym odcinku swoją wiedzą wspierają nas dr Leszek Bukowski, specjalista w dziedzinie przetwarzania języka naturalnego, oraz profesor Luciano Floridi, włoski filozof i etyk sztucznej inteligencji z Uniwersytetu Yale, a także dr Przemysław Chojecki, który prowadzi grupę technologiczną Ulam AI, w ramach której pomaga budować strategię AI. Wiesz, kilka lat temu odwiedzałam prowansję, bo bardzo chciałam zobaczyć kwitnącą lawendę i dość mocno byłam zaskoczona tym, że położony w takim centrum lawendowym Avignon nazywany jest przez lokalistów wiecznym miastem, zupełnie tak jak Chicago. Trochę nic dziwnego, bo właśnie. Tam wieje e, słynny w Europie wiatr Mistral, który jest bardzo charakterystyczny dla południa Francji. Jest suchy, jest zimny, porywisty. Wieje od morza śródziemnego, no, w południowej Francji poprzez masyw centralny i Alpy. Potem wpada do Doliny Rodanu, gdzie rozpędza się i uderza właśnie w, w Avignon, no czy w Marsylię. Dokładnie tak. Mistral może tam wiać nawet przez 100 dni w roku. Dlatego e, jak się jedzie na wycieczkę, na przykład e, śladami Van Gogha, to widać było po prostu, jak ten Mistral trafiał na jego obrazowisko. I to właśnie ten wiatr, tak typowy dla Francji, który pełni możliwości osiąga w najważniejszym winiarskim zakątku kraju, za nazwę obrała sobie francuska firma technologiczna z dziedziny AI. Firma, która już po czterech tygodniach od swojego powstania zdobyła 105 milionów euro dofinansowania i którą w tym momencie wyceniono na 250 milionów euro. Co wiele osób wtedy, to był lipiec ubiegłego roku, uznało za dowód na to, jak bardzo przehajpowany jest rynek sztucznej inteligencji, właśnie takim silnym wiatrem podwiany. Wiele jednak wskazuje na to, że Mistral, ten Mistral, wieje naprawdę y, mocno. Zacznijmy od początków, bo firma powstała w maju 2023 roku. E, tylko, że no, tak, dokładnie tak jak mówisz, e, już narobiła wokół siebie dużo szumu i zamieszania. Na pierwszy rzut oka to jest firma jak każda inna. Tworzy kolejne narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji. Tylko, że jej takim wyróżnikiem jest to, że Francuzi postawili na rozwiązania open source, czyli o otwartym kodzie źródłowym. No i na bazie ich rozwiązań mają powstawać m.in. chatboty. Część narzędzi udostępnili na licencji Apache. 2.0, co oznacza, że wszyscy mogą korzystać z tych narzędzi bez ograniczeń. No więc zatrzymajmy się na chwilę przed tym całym open source. Można tu zadać takie prowokacyjne pytanie: w jaki sposób rozwiązania na tym otwartym kodzie w AI mogą przyczynić się do rozwoju firmy, skoro na rynku są też tacy, którzy no nie dają sobie zaglądać pod maskę? Albo jeszcze prościej: skoro z narzędzi Mistrala każdy może korzystać, kopiować je i dowolnie modyfikować, czyli każdy może ich wziąć ich ten wielki model językowy, słynny LLM. I na jego bazie zbudować własnego chatbota, to gdzie tu przewaga nad takimi gigantami, właśnie jak OpenAI? Oczywiście, można tak stawiać sprawę, i dokładnie tak ją stawiają OpenAI i Google. Co więcej, te firmy twierdzą wręcz, że podejście open source jest niebezpieczne i że taka surowa, udostępniona każdemu technologia może zostać wykorzystana do rozpowszechniania dezinformacji i innych szkodliwych materiałów. No, tylko trochę się nie ma co dziwić, że e, oni e, stawiają na taką narrację. Tymczasem na początku maja 2023 roku Czyli mniej więcej wtedy, kiedy powstawał Mistral, z Google'a wyciekł dokument, z którego wynika, że to właśnie AI typu open source może być największym zagrożeniem dla firm zamkniętych, typu Google czy OpenAI, właśnie dlatego, że ich produkty mogą być modyfikowane przez społeczność, to mogą się cały czas rozwijać zewnętrznie. Tak, dokładnie tak. Czy to prawda? Czy to faktycznie będzie aż taka duża konkurencja, to się jeszcze okaże. Na razie jednak wróćmy do tego, co faktycznie Mistral potrafi, co robi. Raczej do jego produktów. We wrześniu zaprezentował swój pierwszy model o nazwie Mistral 7B, czy też Mistral 7B. Przepiękna nazwa, po prostu. Mm. No, taka seksowna bardzo, nie? Ewidentnie wymyślał ją jakiś informatyk, ani humanista, czy chociaż marketingowiec. No, w każdym razie jednak Mistral 7B nie miał konkurować bezpośrednio z czatem GPT-4, bo został on wytrenowany na 7 miliardach parametrów, czyli stosunkowo małym zbiorze danych. Mistral 7B każdy może pobrać i uruchomić na własnym komputerze lub serwerze. A co to 7B? Oznacza, tłumaczy nam dr Laszek Bukowski. 7B to jest od 7 miliardów parametrów, tak, bo to jest angielskie bilion. To był taki model, który w zasadzie, jeżeli ktoś ma dość silnego peceta w domu, to może go uruchomić u siebie w domu. Nie ukrywam, że była to jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiłem, jak oni go wypuścili. I jest to też model, który. Osoby, nie wiem, w jakiś sposób zainteresowane uczeniem maszynowym, czy związane zawodowo z uczeniem maszynowym, mogą go dotrenować dla swoich celów. Czyli nie dość, że mogę go, no właśnie, lokalnie uruchomić, to mogę go jeszcze dla swoich celów zmodyfikować. Co więcej, te licencje, które daje Mistral, są bardzo takie otwarte, to znaczy można tych modeli używać zarówno do, w celach jakichś takich właśnie, nie wiem, naukowych, ale też komercyjnych. Czyli powiedzmy, jeżeli mam firmę, która z jakichś powodów chciałaby wykorzystywać takie duże modele językowe, ale na tyle małe i kompaktowe żeby można je było gdzieś na swojej infrastrukturze uruchomić, to mistral właśnie taki, takie modele udostępnia. I to jest ten model w ogóle był bardzo dobry. Ten pierwszy ich model. On w tych różnych takich, Konkursach, znaczy nie konkursach, takich benchmarkach, jak to mówimy, czyli takich porównaniach właśnie dla dużych modeli językowych. On sobie bardzo dobrze radził, zajmował wysokie miejsca. No i cóż, Mistral niedawno wypuścił kolejny model, już trochę większy, z dość taką też ciekawą architekturą. Mixtral on się nazywa, bo on ma w sobie kilka mniejszych modeli, które można powiedzieć, e, odpowiadają na różnego rodzaju pytania z różnych dziedzin. Znowuż, ten model ma bardzo, bardzo dobry odbiór w środowisku, i to są wszystko modele open sourceowe. Mikstral, o którym mówi Bukowski, ma dużo dłuższą nazwę, e, naprawdę dużo dłuższą, hmm. ale nawet nie, nawet nie będziemy próbowały jej przeczytać, bo ona trochę wygląda tak, jakby komuś kot przyszedł po klawiaturze, albo jak nazwa wulkanu na Islandii, więc darujemy sobie. Albo jak imię kolejnego dziecka Inonomaska. <sum> No, nie mógłby być żaden odcinek, zobaczcie, jaju bazilona, Trzeba go no gdzieś prawda, tutaj wcisnąć. Prawda, to prawda, ale no, coś w tym jest, bo to nawet jest być może troszeczkę okrutne, ale dobre porównanie, bo nazwa tego modelu jest jeszcze bardziej nerdowa i jest jeszcze bardziej informatyczna niż te 7B, ale sama firma mówi o nim w skrócie 8 razy 7B i może tego się trzymajmy albo Mixtral po prostu. I jest to najpotężniejszy model tej firmy do tej pory. Mało tego ponoć jest lepszy niż chat GPT i niż Lama 2 od Mety. Chat GPT nie czwórka, tylko ten poprzedni, trójka, takie 3,5, tak, 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 żeby to, to, ważne, żeby to zaznaczyć. Ważne jest też, że dosłownie na dzień czy dwa przed, no, przed premierą tego nowego modelu także Google zaprezentował swoją wersję e, swojego AI, czyli Geminis, to jest ich, ich generatywna sztuczna inteligencja. I nie wiem, czy Państwo kojarzycie filmik reklamowy, który towarzyszył Gemini, który był taki, hmm, to mia naprawdę miało być coś, no bo to Gemini Ultra miało Generować odpowiedzi na piśmie, posługiwać się mową, widzieć, rozumieć, co, co widzi. Prezenter pokazywał na przykład mapę świata i mówił, stwórz grę na podstawie tego, co widzisz. A Gmini generował prostą grę w rozpoznawanie państw. Tak, no to się e, naprawdę szerokim echem rozniosło po tym technologicznym internecie. I ja się temu nie dziwię, bo to naprawdę robiło wrażenie. No tylko że, tylko, że bardzo szybko się okazało, że ten filmik tak naprawdę to fake, a Gemini Ultra tak naprawdę jeszcze nie ma, nie istnieje i to, co pokazano, to jest bardziej taka. wygenerowana wizja przyszłości funkcjonowania tak, Gemini. Tak, tak to. E, zobaczcie, drodzy Państwo, tak to może wyglądać i kiedyś, jak już powstanie, to będzie pięknie, no ale na razie to. To nie mamy za bardzo. Znaczy, to pokażemy Wam ten podstawowy model. No ale oczywiście Google zaprosił na mm, pokazanie tych trzech nowych modeli e, dziennikarzy. Zwiózł ich tam, e, z, zrobił konferencję pracą, więc generalnie robił bardzo dużo szumu. Dla porównania, mistera w tym samym niemalże czasie swój model po prostu wrzucił na Twittera, czy tam Xa, w postaci linku do Torrenta. Tak. Tylko, że ta nasza francuska firma e, mniej porównań zbiera z Googlem a raczej więcej z metą. Po pierwsze, choćby dlatego, że aż dwóch z trzech założycieli Mistrala wywodzi się właśnie z tego Big Techa. Zresztą, jak doskonale wiesz, cały zespół jest tam, mm, ma dość imponujące doświadczenie, bo e, znalazł się w nim na przykład Timothy Lacroix i Guillaume Lampy. Oni wcześniej pracowali jako badacze w paryskim laboratorium AI należącym właśnie do mety, a prezesem jest Artur Męż, który wcześniej był badaczem w DeepMind, czyli firmie przejętej przez Google. No w sumie zespół jest jeszcze nie za duży, to są 22 osoby, trochę podobnie jak na początku było, zobacz, z OpenAI, mhm. tak? Taka ścisły, ścisły kor. Um, a cała idea stojąca za tą firmą jest bardzo, ale to bardzo bliska temu, co głosi Jan Gun, To jest jeden z, ze sławniejszych obecnie praktyków, teoretyków sztucznej inteligencji I właśnie na te. Bliskość do Jana Leguna wskazuje też Bukowski. Podejrzewam, że przy jej tworzeniu udział brał e, Jan Leku. On jest szefem AI w mecie i w ogóle no, jest bardzo taki aktywny w tym środowisku. I Istnieje tu też pewna zbieżność. Jan Lecun bardzo się opowiada po stronie tak zwanego open source'u, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, czyli opowiada się za tym, żeby modele były otwarte, bo jego zdaniem jest to najlepsza gwarancja, aby te modele były bezpieczne i aby, aby, aby nie zostały zmonopolizowane przez tylko kilku graczy. Czyli faktycznie mamy tutaj um, zupełnie inne ideologicznie podejście od tych głównych graczy na rynku, czyli od Microsoftu, OpenAI, Google'a, ale niewątpliwie dla tej młodej francuskiej firmy ważne też były kontakty, jakie założyciele mają dzięki właśnie swojemu doświadczeniu w macie czy też generalnie w tych dużych big techach. Ciekawe, czy ciekawa jestem, czy historia założycieli firmy pomogła w zbieraniu funduszy. Gdzieś tam zakładam, że tak, bo Mistral w rekordowo szybkim czasie zyskał status jednorożca. I to takiego podwójnego jednorożca. Tak, no bo jednorożce to spółki wyceniane na ponad miliard dolarów, a od grudnia ubiegłego roku francuska firma jest wyceniana na ponad 2 miliardy dolarów. To jest naprawdę szybki skok. Swoimi pieniędzmi zresztą wsparły tą firmę no takie poważne instytucje, poważne fundusze inwestycyjne, bo między innymi Andersen Horowitz, Salesforce, Bank BNP, ale także choćby Erik Schmidt. Kilka czyli były prezes Google'a. Tak, kilka tygodni po swoim debucie zebrali oni wspomniane 105 milionów euro, w grudniu kolejne 385 milionów euro, więc to są ładne, naprawdę. Ładne przychody, szczególnie jak na Europę, ale wiele wskazuje na to, że to jest dopiero początek ambicji tego startupu i o tych ambicjach też mówi nam Bukowski. Oni mają w założeniu następujący model. Z jednej strony pracują właśnie nad modelami open sourceowymi, natomiast ich oferta skierowana do jakichś większych firm, które mają większe zapotrzebowania, powiedzmy, na moce obliczeniowe. No to już będzie płatna. Oni teraz też są przed dzień uruchomienia swojego API, czyli takiego no, interfejsu dla programistów. Jestem tam zapisany, czekam na dostęp, na razie nie mam. No właśnie, żeby można było też z tych modeli korzystać w taki sposób bardziej zaawansowany, z tych ich najlepszych. No wtedy będą jakieś opłaty. Oni rozumiem, że wtedy będą zapewniali, no nie wiem, funkcjonowanie tego systemu, jakiś serwis, reakcje i tak dalej. Tak, czyli w wielkim skrócie ta jedna noga to ma być o otwarte oprogramowanie, a druga to płatne usługi i udostępnianie API w modelu Mixtrala, który może już swoją jakością konkurować z Zatem GPT-3,5, tak jak mówiłyśmy. No, a w zapowiedziach jest oczywiście jeszcze jeden model, taki duży, który ma przeskoczyć GPT-4, no i też będzie płatny biznesowo brzmi, jakby się wszystko miało spinać, ale równocześnie startup też od samego początku nie ukrywa, że no i plany, i ambicje są duże. Artur Męż, prezes Mistrala, którego już dzisiaj wspominaliśmy, no zresztą dosyć młody jeszcze cały czas twórca, ma 31 lat, ale mu to nie przeszkadza, żeby mieć rzeczywiście spore apetyty i o swojej firmie mówił chociażby tak. Podążamy jasną trajektorią, chcemy stworzyć europejskiego czempiona o globalnym zasięgu w zakresie generatywnej sztucznej inteligencji, opartego na otwartym, odpowiedzialnym i zdecentralizowanym podejściu do technologii. Nie wiem, jak z tą odpowiedzialnością, to się jeszcze zobaczy, ale podstawy tworzenia czempiona z pewnością mają już opanowane, bo nie da się budować czempiona bez mocnych pleców politycznych. Zwłaszcza w okolicznościach, gdy Europa mniej niż na wspieraniu firm technologicznych skupia się na dokręcaniu im śruby. I właśnie tu zaczyna się tak naprawdę najciekawsza opowieść o Mistralu. Trochę do niej y, trzeba było państwa wprowadzić i doprowadzić, bo właśnie w tym politycznym kontekście objawiła się faktyczna rola i siła tej firmy. Po zgarnięciu ostatniej rundy finansowania i zaprezentowaniu modelu 8x7B, francuski Twitter został wręcz zalany zachwytami francuskich polityków. Jean-Noël Barrault, minister transformacji cyfrowej, pisał chociażby tak. Mistral dowodzi, że Francja ma wszystko, co potrzebne do osiągnięcia statusu mistrza w AI. A Emmanuel Macron, czyli prezydent Francji, brawo Mistral, oto francuski geniusz. Tak, no i można by założyć, że Francuzi są po prostu dumni z dokonań rodaków. Ja bym to zrozumiała. My też jesteśmy dumni z dokonania takiego na przykład CD Projektu, przeważnie, jak robią rzeczy dobrze. Albo Techlandu, e, czasem. Tak, tak <laughs> oczywiście. Ale w tym wypadku Duma poszła trochę dalej, to znaczy Mistral AI okazał się graczem, który niespodziewanie doprowadził do naprawdę poważnego kryzysu w pracach nad AI aktem I tutaj chyba musimy przywołać odcinki, w których już Państwo opowiadałyśmy właśnie o tym kryzysie w pracach nad AI aktem i też w ogóle kontrowersjach związanych z tą regulacją. My je zalinkujemy oczywiście w opisie odcinka i nie będziemy już jej bardzo szczegółowo omawiać, czego dotyczyły do, dotyczyło to spowolnienie, ale kluczowe jest to, że doszło do niego w dużej mierze dlatego, że Mistral bardzo skutecznie zaczął lobbować za całkowitym wyłączeniem z tej dużej regulacji, tak zwanych modeli podstawowych, czyli tych największych modeli sztucznej inteligencji. Francuzi w efekcie usiłowali przeforsować wersję, w której regulacjami byłyby objęte produkty, które wykorzystują modele podstawowe, ale już nie te same modele, czyli na przykład. Chatbot wykorzystujący czat GPT albo Barda, ale nie ogólnie produkty OpenAI czy Google. No i faktycznie ten lobbying był naprawdę bardzo skuteczny. Wpis Artura Męsza na Twitterze, który wzywał do zmiany polityki regulacyjnej w AI-akcie udostępnił wspomniany już Jan Lekun, a sam Bruno Le Maire, czyli minister finansów, oficjalnie wypowiedział się, że to właśnie Mistral zapewnia Francji szansę na rzucenie wyzwania amerykańskim gigantom technologicznym. I tu trzeba podkreślić, że choć firma ta nawet jeszcze nie ma jednego roku, to wiedziała doskonale, że do lobbyingu trzeba naprawdę wytoczyć ciężkie działa. I wytoczyła. Wytoczyła konkretnie Cedrika O., czyli byłego ministra cyfryzacji i członka Komisji do Spraw Sztucznej Inteligencji działającej przy francuskim rządzie. W świecie poza polityką doradzał on także Europejskiej Agencji Kosmicznej, a także gdzieś tak nieoficjalnie uważany wręcz jest jednego z współzałożycieli naszego e, dzisiejszego bohatera. Co więcej ma udział w Mistralu. Tak, i O był bardzo aktywny w tym swoim lobbyingu. Na początku grudnia, czyli w czasie, kiedy Mistral ogłaszał tę nową rundę finansowania i to, że jest wycenione na 2 miliardy, a także ten swój nowy, potężny model językowy, to wtedy Trilog usiłował wypracować ten konsensus nad AI aktem. A równolegle Cedric O opublikował w serwisie Medium krótki tekst o tym, dlaczego Europa potrzebuje e, mieć własne, wielkie modele językowe. Ja Państwu zacytuję fragment. Jeśli zapytacie Francuza, kto stworzył samolot, to jest szansa, że odpowie Klemen, Adler. Osoba z anglojęzycznego kręgu odpowie, że bracia Wright, a Brazylijczyk, że Alberto Santos Dumont. Chat GPT-4 oczywiście udziela drugiej odpowiedzi, czyli mówi, że bracia Wright, zarówno dlatego, że treści anglojęzyczne są w internecie najbardziej rozpowszechnione, ale też dlatego, że był wytrenowany na danych z bardzo konkretnego kręgu kulturowego, mianowicie anglojęzycznego, czyli, żeby być bardziej precyzyjnym, amerykańskiego. To jest koniec cytatu. No i Powiem Ci tak, trudno z takim diktum polemizować, tym bardziej, że Europa naprawdę bardzo lubi podkreślać swoją taką cyfrową niezależność i to, że wcale nie jest jeszcze takim technologicznym skansenem. Tak, tylko że w tym swoim wpisie na medium, O podkreślał dalej, że to dlatego jest tak ważne, żeby powstawały europejskie wielkie modele językowe. I to najlepiej takie modele, na których działanie będziemy mogli mieć wpływ, no bo są właśnie open source. Można się tylko domyśleć, że argumenty z tego właśnie wpisu, zresztą jak żywcem wzięte też z tego wpisu męża na Twitterze, który już wspominałyśmy, ten lobbysta zaczął też stosować w swoich rozmowach z politykami, z eurodeputowanymi, no bo ono tu wygląda po prostu jak taki apel polityczny. Mhm, oczywiście, że tak. I tak naprawdę, chociaż w końcu udało się przegłosować AI Act, to wokół Mistrala pojawiło się dużo kontrowersji, no bo naprawdę nie każdy startup potrafił tak silnie wpłynąć na negocjacje nad tym rozporządzeniem, no i de facto bardzo dużo nagiąć do swoich potrzeb. Kontrowersje okazują się tym bardziej tajemnicze, że wciąż nie ma szczegółów, co konkretnie ten francuski opór oznacza i szczegółowo, jak wygląda pozycja modeli podstawowych po obradach tak zwanego trylogu. Na te kontrowersje wskazuje Chociażby profesor Luciano Floridi, no, Włoch, ale aktualnie pracujący na Uniwersytecie Yale, i posłuchajmy jego opinii. Uh, uh, Myślę, um... Francuska strategia była błędna. To typowy europejski manewr, który popełnia błąd, sądząc, że jedynym sposobem, w jaki Europa może rozwijać własny przemysł, jest jego ochrona czyli wspieranie lokalnych czempionów poprzez budowanie barier tak abyśmy mogli mieć kiedyś naszą własną Dolinę Krzemową. Teraz istnieje wiele różnych modeli, w których innowacje zakorzeniają się. Musimy przyjąć ten europejski, który stawia na pierwszym miejscu demokrację, liberalizm, zasady, a potem możemy faktycznie iść naprzód. W końcu mamy przecież Airbusa czy Volkswagena, tylko aby wymienić dwie duże firmy, które poradziły sobie niezwykle dobrze z mnóstwem regulacji. Więc nieprawdą jest, że jedyną drogą naprzód jest droga amerykańska. Cała debata o blokowaniu AI, lobbyingu, który Francuzi, Niemcy i Włosi zastosowali, była historyczna. Była nie na miejscu, ponieważ opierała się na założeniu, że jedynym sposobem, w jaki będziemy mieć przemysł cyfrowy lub przemysł AI w Europie jest amerykański sposób. Amerykański sposób to brak regulacji. Dlatego i u nas ograniczamy regulacje, a w ich miejsce autoregulacje. Całe to założenie jest błędne, ponieważ jesteśmy w Europie, a nie w Stanach Zjednoczonych, więc to by tylko ułatwiło życie dużym firmom w USA. To było właściwie strzelanie sobie w kolano, myśląc, że to jedyna droga naprzód. Powinniśmy z uwagą zidentyfikować, jakie są prawdziwe europejskie warunki do wzrostu, a potem inwestować w te warunki. Jednym z nich jest dobra regulacja. I mam na myśli dobrą nie tylko pod względem demokracji, ochrony praw człowieka i rozwoju ludzkiego, ale także regulację, z którą firmy mogą żyć, mogą umożliwiać firmom dobre prowadzenie biznesu. Czy jest skuteczna? Czy umożliwia uczciwą konkurencję? Czy prowadzi do kilku monopoli, które ma teraz 5 czy 6 firm ze Stanów Zjednoczonych na świecie? Microsoft, Meta, Google, IBM itd. Takie myślenie to rodzaj europejskiego podejścia, którego powinniśmy się trzymać do końca. Jeśli zatrzymasz się w połowie drogi, nie jesteś ani tutaj, ani tam. Wyobraź sobie rzekę. Nie jesteś ani na amerykańskim brzegu, ani na brzegu Unii Europejskiej. Po prostu toniesz po środku wody. I dokładnie to się działo z AIACT i lobbyingiem z Francji, Niemiec i Włoch. Nawet rządy były podzielone. Macron nie był zadowolony, rząd Meloni nie był zadowolony z tego lobbingu, więc w końcu przeszliśmy i wylądowaliśmy na drugim brzegu rzeki. Oznacza to, że musimy mieć solidny, zdrowy sposób na rozwijanie przemysłów w Europie na europejski sposób. Przykład, który zwykle używam, jest taki. Nie sadzisz drzew oliwnych w Finlandii. To złe miejsce. Och, ja przecież kocham drzewa oliwne, wiem, ale musisz być na terenie śródziemnomorskim, bo tam one rosną. Więc jakie jest środowisko, które umożliwi Unii Europejskiej posiadanie przemysłu AI? Zaczynamy od tego pytania. Jakie jest środowisko Unii Europejskiej? Nie amerykańskie, nie chińskie, nie południowo-koreańskie. Gdy będziemy o nich myśleć, to będziemy skazani na porażkę. Meaning that we need to have a solid, healthy way of developing industries in Europe, the European way. The example I normally use is like, you don't plant olive trees in Finland. That's the wrong place. Oh, but I love olive trees. I know, but you have to be in the Mediterranean. <laughs> That's where they grow. <laughs> so, what is the environment that would enable the EU to have? An AI industry. We start from there. A EU environment. Oczywiście to jest tylko opinia i to opinia naukowca, który sam dosyć mocno z biznesem współpracuje, bo wiele go łączy chociażby z Google. Ale faktycznie jest tak, że Francuzi zdecydowanie zagrali to głównie do własnej bramki. Chociaż podnosi Bukowski, Mistral ma bardzo konkretne argumenty, którymi rzeczywiście broni tego łagodniejszego podejścia do modeli podstawowych. Te ich modele. Dały początek całej rodzinie modeli. Prawdopodobnie nie wiem, z tego modelu Mistral wyrosło kilka, a może nawet kilkanaście tysięcy innych dużych modeli językowych, tak? Więc my żyjemy w świecie, gdzie de facto na Hugging Faceie tych modeli dzisiaj językowych jest moim zdaniem ponad 30 tysięcy, bo w lecie ich było tam około chyba kilkunastu tysięcy, tak było takie jedno badanie, więc teraz zakładam, że jest ich ponad 30 tysięcy. I wiesz. I jak do tego podejść, to znaczy co, że ja na przykład jak zbuduję, powiedzmy dotrenuję Mistrala, żeby on, nie wiem, lepiej rozmawiał po polsku i go udostępnię na Hugging Face, ie. no właśnie, to co wobec AI Act, z jednej strony, no właśnie, jest powiedziane, że ten open source nie będzie, nie będzie musiał licencjonować tych, e, tych modeli. No dobrze, ale z drugiej strony, jeżeli mam firmę, która buduje chatbota, no właśnie, to czy już będę musiał, czy każdy z tych 30 tysięcy modeli będzie musiał przejść taką weryfikację? I nie potrafię sobie tego ułożyć jakoś w głowie, jak to ma funkcjonować. Ostatecznie AI nie przyjął tej pierwotnej, najbardziej restrykcyjnej formy wobec modeli podstawowych, a każde ustępstwo, tak jak mówiłam, jest dla Mistrala i innych europejskich spółek AI wygraną, no podaje każdej większe pole manewru. Chris Shiriszak, członek Irlandzkiej Rady Wolności Obywatelskich, który uważnie śledził rozwój negocjacji nad AI-aktem, stwierdził, cytowany przez Politico, że jeżeli Mistral dalej będzie oferować dobre, bezpłatne modele otwartym kodzie źródłowym, to może skutecznie osiągnąć swój cel, czyli tym celem jest zapewnienie bardziej obywatelskiej, ale wciąż opłacalnej konkurencji dla gigantów z Doliny Krzemowej. Tyle, że jak zauważa ten ekspert, gdyby chcieć tak. Być naprawdę krytycznym wobec Mistrala, to można mu wytknąć, że jego dokumentacja dotycząca Mikstrala wcale nie jest taka w 100% otwarta, wcale nie jest taka open source. A ja bym tutaj jeszcze się przełączyła na inny wątek, bo e, dr Bukowski wspomniał przed chwilą inny francuski startup, który też jest bardzo ciekawy: e, Hugging Face. To jest kolejna bardzo ciekawa spółka AI działająca na zasadzie open source, a konkretnie to platforma non-profit do uczenia maszynowego, na której badacze z całego świata mogą dzielić się opracowanymi modelami. Zbiorami danych, no, też własnymi dobrymi praktykami. Według Bugowskiego ta firma to wręcz taki święty gral dla dzisiejszej branży AI. Uważam, że dzisiaj Hugging Face jest chyba jedną z najważniejszych firm na świecie, bo oni naprawdę tam na ich na Hugging Face jest prawdopodobnie, tak jak ostatnio sobie czytałem statystykę, jeżeli nie liczyć tylko dużych modeli językowych, tylko wszystkie. To jest 120 parę tysięcy modeli e, uczenia maszynowego. To mało ludzi sobie z tego zdaje sprawę, i bardzo wiele z tych modeli każdy może w zasadzie pobrać i coś zrobić z tym modelem. E, I teraz potencjał, jaki ma ta firma dla dalszego rozwoju w ogóle sztucznej inteligencji, moim zdaniem jest kolosalny. Myślę, że takie firmy jak e, Microsoft, jak Google, no to. Myślę, że mogłyby się, chętnie by się pozabijały, żeby kupić e, Hugging Face'a. To jest wiesz, to świetny ruch, który parę lat temu wykonał Microsoft, bo do Microsoftu należy ha, e, nie Hugging Face, tylko GitHub. GitHub to jest takie repozytorium e, programistyczne. Może tam nie, ma, nie tyle same modele mieszkają, co mieszka kod obsługujący w ogóle te modele, ale i masę innych rzeczy. Największe repozytorium programistyczne na świecie i teraz to dało ogromną przewagę Microsoftowi no bo chociażby mógł wytrenować Copilota, który jest sprzedawany programistom, który pomaga w programowaniu, ale te dane na pewno też są moim zdaniem wykorzystywane do trenowania GPT-4, no bo GPT-4 też sobie coraz lepiej radzi z programowaniem. Więc Hugging Face jest moim zdaniem teraz złotym gralem dla wielu tych firm. No powiem tak, to są odważne słowa, tylko że firma naprawdę jest bardzo ciekawa, jest bardzo ważna i naprawdę ma europejski komponent. Hugging Face. Został założony w 2016 roku przez Clementa Delange'a, Juliana Chamonda i Tomasa Wolfa, czyli trzech Francuzów. Założyli ją za to w Nowym Jorku, dlatego jest spółką francusko-amerykańską. Nie jest za to spółką małą, bo w sierpniu zebrała 235 milionów dolarów finansowania przy wycenie 4,5 miliarda dolarów. Więc całkiem. Okej, okay. zainwestowali w nią wtedy Salesforce i tacy giganci jak, być może Państwo słyszeli, Google, Nvidia, Amazon, Intel, IBM, AMD czy Qualcomm. Ale nie sami Francuzi mają takie wielkie ambicje w AI. To, że doszło do zablokowania, czy też tam z spowolnienia prac nad AI-aktem w listopadzie ubiegłego roku, to był efekt takiej współpracy nawiązanej między francuską a niemiecką delegacją, które wspólnie postanowiły zawalczyć o lepszą pozycję prawną dla własnych firm. Tak, bo gdy Francja ma swojego Mistrala, to w Niemczech podobną pozycję zdobywa spółka Alef Alpha, czyli startup oczywiście z branży generatywnej AI, który chce się specjalizować w bezpieczeństwie i ochronie danych. I Alef Alpha mówi wprost, że on chce się przyczynić do budowy suwerenności technologicznej starego kontynentu. Ta spółka ma siedzibę w Heidelbergu. Jego produkty, czyli modele językowe, mają być przeznaczone raczej dla przedsiębiorstw i rządów, a nie dla konsumentów, i być może dlatego nie słychać takich zapewnień, jak z Mistrala, czyli że ich model językowy jest lepszy niż, tutaj wstaw nazwę, którykolwiek, z, który pochodzi z, od któregokolwiek z amerykańskich gigantów, a może po prostu Niemcy wciąż swoją technologię opracowują. Ostatnio Alef Alfa było troszeczkę głośno. Było głośno jesienią, kiedy zamknęli swoją rundę finansowania. Zebrali wtedy 500 milionów dolarów. I to jest piękna suma jak na firmę, która dopiero początkuje na rynku, a już jak na firmę, która e, początkuje na rynku w Europie, to w ogóle naprawdę bardzo dobre pieniądze. Jonas Andrulis, prezes i współzałożyciel Alef Alfa, miał wręcz plan, żeby w ramach budowania tej technologicznej suwerenności o której tak dużo, dużo mówią Niemcy, pieniądze brać tylko od niemieckich albo europejskich inwestorów. I okazało się to dosyć trudne, bo jednak większość kapitału, który nie boi się inwestować w ryzykowne przedsięwzięcia, jest no, albo ze Stanów, albo z Azji, ale... Ale Falfa, no prawie, że udało się dociągnąć ten plan tego takiego niemieckiego skapitalizowania. No tak, prawie się udało, bo na finansowanie złożyły się niemieckie firmy i instytucje, takie jak SAP, Bosch Ventures, Innovation Park, e, Artificial Intelligence oraz poprzedni inwestorzy, czyli LIA Partners, Calvary Ventures, a także Grupa Schwartz, czyli współzałożyciel Lidla i Kauflandu. Amerykanów nie udało się uniknąć, niestety, i niewielką kwotę zainwestował też Hewlett Packard Enterprise. Ale te pieniądze, o których mówisz, i ci inwestorzy, których wymieniłaś, naprawdę nie są przypadkowi. Szczególnie grupa Schwartz nie jest przypadkowa, bo tak naprawdę wszystko zaczęło się od inicjatywy no tego, powiedzmy, że w dużym skrócie Lidla i partnerstwa z parkiem innowacji sztucznej inteligencji, czyli Innovation Park Artificial Intelligence zwanym też IPAI, e no, w tym dziwnym miasteczku, małym miasteczku pod Stuttgartem, jeszcze za chwilę o nim trochę powiemy. Wspólnie e, stworzone zostało tam konsorcjum, wspierane również przez rząd i finansowane przez największe niemieckie firmy, począwszy od wspomnianego Bosza, Sapa, e, no i grupy medialnej Burda. Cel jest prosty, ale w alfa ma być narzędziem niemieckiej suwerenności cyfrowej, zdolnym oprzeć się amerykańskiemu OpenAI. No a wszystko to we wspomnianym parku technologicznym w Heidelbergu. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o tym miasteczku w Niemczech. Jeżeli nie, to nic dziwnego, bo jest gdzieś tam trochę na uboczu, położone w południowo-zachodniej części kraju. Liczy sobie zaledwie 126 tysięcy mieszkańców. No i leży na terenie znanym raczej z winiarni niż z przedsiębiorczości. Ale co ważne, urodził się tam Dieter Schwarz, czyli właśnie założyciel wielkiej grupy biznesowej w Niemczech, do której należy między innymi Lille. Schwarz jest obecnie najbogatszym Niemcem, i to on de facto stoi za całym tym technologicznym wielkim planem. Jego firma, czyli konkretnie fundacja z nią związana, władowała już w projekt parku technologicznego 2 miliardy euro. Lokalne władze tam zainwestowały 50 milionów, ale to jest oczywiście nie koniec wydatków. Ile konkretnie będzie kosztowało stworzenie tego EPI jest tajemnicą, ale wiadomo, że plany są spore? O tak, bo choć na pierwszy rzut oka to wydaje się, że jest to jeden z wielu pomysłów na stworzenie własnej Doliny Krzemowej, to tym razem nie chodzi o to, żeby przyciągnąć amerykańskie Big Tech ich oddziały czy tam zespoły Research and Development. Niemcy chcą, by ten projekt był całkowicie full deutschland. I oczywiście ma być nowocześnie, nowatorsko, z przytupem. Całość kampusu ma być zbudowana na planie koła. Tam są takie dosyć ciekawe architektonicznie pomysły, bo te budynki mają być zbudowane z takich bloków, które będzie można trochę przestawiać. I przede wszystkim ma być wysoce ekologiczne, z bardzo obniżonym zużyciem energii, o 80% niższym niż w innych podobnych miejscach, w innych podobnych parkach technologicznych. Więc pomysł jest całkiem taki nowatorski. Pomysł jest nowatorski, a całość ma być taka skoncentrowana na stworzeniu warunków do budowy etycznie odpowiedzialnej sztucznej inteligencji, którym to wysiłkom oczywiście ma przewodzić Alef Alfa. I co bardzo ważne, w projekt są zaangażowani też politycy, no i to e, politycy nie tylko lokalni. Wicekanclerz Niemiec, minister gospodarki Robert Habak powiedział niedawno tak. Myśl, że moglibyśmy osiągnąć suwerenność w dziedzinie sztucznej inteligencji jest niezwykle ważna, ale jeśli stanie się tak, że Europa będzie mieć najlepsze regulacje dotyczące oczywiście sztucznej inteligencji, a żadnych spółek, no to wiele nie wygramy. Ten sam polityk był zresztą z Alef Alfa podczas ogłaszania tej rekordowej już wspomnianej dzisiaj rundy finansowania, więc widać ewidentnie, że ta spółka też tworzy sobie takie bardzo silne polityczne plecy. To też widać w tym przesłaniu, które Alef Alfa przecież wygłasza cały czas, czyli w tym podkreślaniu tej suwerenności technologicznej, czyli koncepcji, według której dane oraz infrastruktura, które napędzają i utrzymują generatywną AI, powinny być zakorzenione w Europie. Prezes Andrulis zapewnia wręcz, że jego spółka jest najlepszą opcją to jest cytat Dla firm, dla których tech suwerenność jest taką kluczową wartością. Widać więc dużą zbieżność i z ideami francuskimi, i z tym podejściem francuskim, i widać też podobny sposób podejścia do konkurencji na rynku. Tyle, że jak zauważa dr Przemysław Chojecki, to może nie być wcale wystarczające, żeby osiągnąć faktyczne te przewagi na rynku sztucznej inteligencji. Niekoniecznie duże budżety też pomogą ukierunkowane w, właśnie na jeden startup typu właśnie Mistral, czy ten, ten niemiecki projekt, bo te projekty zakładają, że Dalszy rozwój generatywnej sztucznej inteligencji będzie się opierał na tym, że dołożymy więcej danych i dołożymy więcej mocy obliczeniowej. I de facto to, co oni sponsorują, to co sponsorują te firmy czy rząd, to, to, to jest de facto sponsorowanie NVIDII i produkcji chipów, bo oni się nastawiają na to, że kupią więcej maszyn i dostaną lepsze rezultaty. Na razie to działa. Sporo głosów takich, że to niekoniecznie będzie działało dalej, niekoniecznie, nie, niekoniecznie ta sama, te same sposoby będą działały dalej i może się okazać, że Dalej będą potrzebne po prostu nowe, lepsze algorytmy, niekoniecznie dostęp do aż tak dużej mocy obliczeniowej czy, czy danych. Ale to jest pieśń przyszłości, bo zobaczymy, gdzie są te naturalne granice, właśnie e, czatu GPT, czy, czy innych modeli, dużych modeli językowych. Jedno, co widać, to to, że duże europejskie gospodarki próbują jakoś gonić, szczególnie ten nasz rynek e, amerykański, szczególnie pod kątem inwestowania w AI, co jest no, oczywiste. I można się zastanawiać, czy robią to faktycznie dla całej Europy, czy z myślą o własnych takich bardzo partykularnych interesach. No i można też odważyć, czy przyjęte e, przez nie modele wspierania firm pomogą. Mogą im w tym wyścigu, ale niewątpliwie warto by się też zastanowić, co z tym fantem robi Polska i co robiłaby Polska, gdyby też miała swojego własnego czempiona. Ja zakładam, że. Też raczej obstawiałaby e, swoje własne interesy. Jednak e, to są tylko pytania, które sygnalizujemy, natomiast nie będziemy ich wyjaśniać w dzisiejszym odcinku, dlatego, że to jest temat zbyt ważny i zbyt ciekawy na to, żeby go tak bardzo pobieżnie omawiać. Zamiast tego zapraszamy na cały cykl poświęcony AI rozwijanej w Polsce i dotyczącej Polski, który rozpoczniemy już w przyszłym tygodniu. To jest cykl, w którym odwiedzimy pewne liceum na Pomorzu. Firmę w San Francisco i ważny urząd w Warszawie. Więc jeżeli macie jakieś pytania, sugestie czy życzenia związane z tematem sztucznej inteligencji, szczególnie w Polsce, to koniecznie dajcie nam znać. I z tą myślą. Państwa zostawiamy. Ja tylko przypomnę, że nasz podcast jest dostępny we wszystkich największych platformach podcastowych oraz w aplikacji Talk Naszą wydawczynią jest Katarzyna Michałowska, której bardzo dziękujemy za pomoc. Piszcie do nas z opiniami i uwagami, jak zwykle. E, jak zwykle też w opisie odcinka umieścimy linki do źródeł, do naszych poprzednich odcinków i generalnie do tekstów, z których można dowiedzieć się więcej o zabiegach Francji oraz Niemiec. No i oczywiście zaczepiacie nas też w mediach społecznościowych, na naszym własnym Instagramie, podcast. no i na naszych własnego maila. Tehstorymao.fm. Do usłyszenia. Dziękujemy. Tehstory Sylwia Czubkowska Joanna Sosnowska O ludziach i technologiach. Tehstory.